Gdzie idziemy? W stronę Ostredoka. Oby to było właściwe siodełko przed właściwą górą. Zgodnie z przewidywaniami jesteśmy w czarnej dupie. Może się jeszcze kiedyś zobaczymy. Jesteśmy cały czas w tym samym miejscu. Zrobiliśmy naradę z mapą tym razem. No i okazuje się, że... zabłądziliśmy. Tak, zeszliśmy nie tym czerwonym szlakiem. No i się okazuje, że musimy wrócić z powrotem na Krizną. Poszliśmy tym szlakiem. A powinniśmy iść tędy. Po drodze wchodzimy na dwa najwyższe szczyty Wielkiej Fatry. Na Wczkowa, którego było widać bardzo mało, i na Ostredoka, na którym już nic nie było widać. No i jeszcze mamy kawał drogi, nie? Planowaliśmy nocleg w schronisku pod Borysowem, ale musieliśmy wdrożyć plan awaryjny. Wiedzieliśmy, że gdzieś w dolinie jest szałas. Żeby przetrwać, potrzebna nam była jeszcze woda. Jej zdobycie nie było ani łatwe, ani szybkie. Jest. Wiesz, no musimy mieć wodę. I tu jest fajny węgielek. Do pełni szczęścia potrzebowaliśmy jeszcze trochę ciepła. I oczywiście ciepły posiłek. To słuchajcie, my już jesteśmy po przygotowaniach, robimy właśnie kolację. Pijemy herbatkę. I chcielibyśmy wam troszeczkę poopowiadać o naszym dzisiejszym domku. Pierwsze co się nasuwa, gratis to dobra cena. Bardzo dobra cena. Miejsce jest w... kurczę, inaczej. Domek jest w miejscu niezwykłym, blisko rezerwatu przyrody, skałki, góry, las, śnieg. I oferuje pełne wszystkie wygody, nawet dostaliśmy babcie. Dokładnie. Oprócz tego patelnie, garnki. Drewno. Suche drewno. Tak, do kominka, do kuchni właściwie. Kuchni, tak. Kuchnia pełnowartościowa. Był czajnik, zrobiliśmy sobie herbatkę. Z gwizdkiem. Po prostu wypas, luksusy. Trzy łóżka do dyspozycji. Mięciutkie materace. Także rewelacja. Co jeszcze możemy powiedzieć? Sam domek jest mega klimatyczny, nie? I całe otoczenie, miejsce, po prostu, słuchajcie, coś niesamowitego. Udało się nam. No i oczywiście jesteśmy tutaj sami, całkowicie sami. Nie ma nikogo. Tak jak na całym dzisiejszym szlaku. No właśnie się rozglądam, czy jakiś niedźwiedź się nie czai, ale nie, chyba jesteśmy tu sami. Super. Zaprosimy do środka, czy? No, zaprosimy. Pokażemy wam, co jest w środku, jak to wszystko wygląda. Ale po kolacji.
Zdecydowanie. To co, witamy Was jeszcze raz. I jesteśmy w naszym domku. Jesteśmy w Wielkiej Fatrze. Po środku niczego. Od czego by tutaj zacząć? Może od tego, że w Wielkiej Fatrze są tylko dwa schroniska. Chata pod Borysowem i Limba. Park Narodowy Wielkiej Fatry zajmuje obszar ponad 400 km kwadratowych. Dla porównania, Tatrzański Park Narodowy zajmuje około 200 km kwadratowych. Czyli na obszarze połowę mniejszym jest 8 schronisk. Tak. Ale w Wielkiej Fatrze są jeszcze inne opcje noclegowe. Małe szałasy nazywane utulniami i jest ich kilkanaście. I w każdej jest od kilku do kilkunastu miejsc do spania. Więc udało nam się przy odrobinie szczęścia znaleźć właśnie ten domek, w którym teraz jesteśmy i z którego do Was mówimy. Czy to nie było tak, że my nie wiedzieliśmy, że tu jest ten domek? Znaczy, dokładnie tu, że gdzieś tu jest ten domek, wiedzieliśmy. I ale był taką opcją awaryjną. Tak, ale przez to, że te problemy nawigacyjne były takie, jak wiecie, to to jakby szukaliśmy go troszeczkę po omacku. No i trochę przypadkiem go znaleźliśmy. Ale super. Malutki domek kameralny. Ale jest wszystko, co potrzeba. No i co najlepsze w tym wszystkim, domek jest w niesamowitej okolicy. Gdzieś wciśnięty w taką dolinkę między górami. Wszyscy będą chcieli tu przyjechać. Ale jest po prostu kapitalny, no i jest dostępny dla każdego zagubionego. Znaczy, my tak turysty. Myślimy, bo na tyle znamy język słowacki, na ile znam. Tak, także z tego, co wyczytaliśmy, wiemy, że tutaj każdy, kto potrzebuje, kto ma ochotę, może zawitać, może sobie przygotować coś do jedzenia, może się wyspać. Ważne, żeby zostawił po sobie porządek i domek w takim stanie, jak go zostawił. No i też jedna fajna rzecz jest w takich domkach. A co takiego? Że turyści, którzy tutaj przyjeżdżają, korzystają z tych rzeczy, które tutaj są, które też inni turyści dla nich zostawili, ale też zostawiają zawsze coś od siebie. Coś, żeby zagubiona dusza, która tutaj zawita, mogła z tego po prostu skorzystać. Nie wiemy jeszcze, jak jest z przygotowywaniem opału. Pewnie musielibyśmy troszeczkę podziałać od rana. Czyli taki jest plan. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was o poranku. Jest godzina 10? No gdzieś będzie, także zaspaliśmy. No wyspaliśmy się po prostu, no, tak? No można tak powiedzieć. Poszliśmy spać około 22. Spaliśmy do 7.30 mniej więcej. No nawet do 8 prawie. No. Także. Ale wypoczęliśmy naprawdę solidnie tutaj w tej chacie, także jest super, można zaczynać kolejny dzień. No i musieliśmy trochę tutaj przygotować, nie? Posprzątać po sobie, poogarniać to, co słyszeliście wczoraj. Udało nam się znaleźć jeden kawałek drewna. Taki większy. Znaczy, bo tu instrukcje są niejasne, bo niby tu trzeba przygotować drewno, ale tu jest park narodowy. Nie wiadomo, czy tutaj... Wycinać nie wolno, ale... też jest koniec sezonu, już jest wiosna prawie. Znaczy, właściwie jest wiosna, więc... Tutaj prawie. No tak.
Także jakby tego drewna nie ma. Podejrzewamy, że ono jest tutaj po prostu przygotowywane, gdzieś tam zostawiane na sezon i każdy sobie gdzieś tam to drewno zużyje i przygotuje. No, że nie trzeba tutaj przewracać drzew. No. Dokładnie. Chociaż takie tutaj próby widzieliśmy i nawet skuteczne. Także. No, aczkolwiek informacja na szałasie jest jasna, że tego robić nie wolno. Już jest? Tak. No to siadaj. Ja z tamtej skałki nalewałem, tam u góry, zobacz jak jest fajnie. Tam, widzisz, tak ładnie... Może ja naleję.